kapitan Canarinho z Kurzewo oraz Wojciech Rybacki, kierownik drużyny. Dawid, no, ciężki mecz, kulak, 3 punkty, ale, no, ale zbieracie, tylko że nie ten punkty. Tak, 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 w początku zebraliśmy się z meczu na mecie, czy to jest ostatnie w dobrym kierunku. No dziś wiadomo, że nie wynik był najważniejszy, a cała kwestia domowa i zbieranie pieniążków dla Asi. Wyszło, jak wszyscy widzieliśmy, bardzo fajnie. Wielkie podziękowania dla kierownika Rybu, który zorganizował całą imprezę. Wojtek główny inicjator tutaj, tak? No może też kilka słów, Wojtek, jak wstępnie oceniacie, jak to się udała, czy... Akcja cały czas trwała, bo to jakby początek tego wszystkiego. Zapraszam na stronę Allegro, gramy razem dla Asi, przekazały. Tak, warto wspomnieć, że tutaj sporo lokalnych klubów się też przyłączyło, tak? Klubów. Z tego miejsca pewnie serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy również za tłumaczenie. Zresztą klubu, jak było widać, nie ożywa, przykładał sami. Natomiast dzisiaj dostaliśmy koszulkę kadry polskiej z Kozłowskiej, także... No, no, taki mały rarytas. Taka truskawka na torcie może być. I warto powiedzieć, wychowanka nasza, tak? Czyli spółczeska dziewczyna, oby... wróciła do miejscowa, tak. Z tego miejsca Asię serdecznie też pozdrawiamy. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Dawid, przy okazji, no idzie się do góry. No, start sezonu nie był może najlepszy, tak, ale widać, jakoś to się już powoli zaczyna wyglądać, nabierać rumieńców. No, tak coś po cichu mówimy o planach na... Jak widać, operacja awans od pierwszej kolejki wisi. Czyli... Mamy dość młody zespół, mieliśmy sporo zmian przed tym sezonem, dużo juniorów nas teraz już można powiedzieć wzmocniło. Początkowo się musieli ograć w kilku meczach. Widzimy, że funkcjonuje to coraz lepiej, jednak nabierają tej pewności z każdym kolejnym meczem, no i tak dalej. Wszystkiego dobrego, tak, bo wygląda to najlepiej. No, jesteśmy, zobaczymy, na koniec sezonu spotkamy się, nie? Tak, serdecznie i zapraszamy częściej. Również wszystkiego dobrego, panowie. Dzięki.